Witam Was, moi drodzy, bardzo gorąco. Dzisiaj zapraszam Was na niewielki haul z Ikei. Pokażę Wam dosłownie kilka rzeczy, które kupiłam ostatnio w piątek, będąc w Gdańsku. Ale na samym początku pomyślałam sobie, że pokażę Wam coś, co nie wiem, czy pokazywałam Wam w którymś z moich poprzednich filmików z zakupami z Ikei. A z racji tego, że jest to u mnie od ostatnich właśnie takich bardzo szybkich zakupów z Ikei, których też Wam nie pokazywałam. I wybaczcie mi, jeśli Wam już to pokazywałam, a jest to taki biały futrzak, który ja kupiłam z myślą o tym, żeby leżał na takim bardzo fajnym krześle, które mamy, ale również będzie mi to fajnie służyć, a raczej służy jako tło do zdjęć. To jest tworzywo sztuczne, bardzo fajne, takie puszyste, mięciutkie w dotyku. Nazywa się Tien, tak jak mówię, tak jest napisane i kosztuje 49 zł, więc to by była rzecz, którą, tak jak powiedziałam, nie byłam pewna, czy Wam pokazywałam. I teraz pokażę Wam, co mam tutaj w torbie, więc dajcie mi chwilę, ja to rozpakuję i za chwilę do Was wracam. Także już jestem i na samym początku chciałabym Wam pokazać największą rzecz, którą kupiliśmy. To jest taki durszlak, cedzak, sitko, które kupiliśmy z myślą o tym, aby nam służyło w barze, który prowadzimy nad morzem. Z racji tego, że tam gotujemy naprawdę bardzo dużo makaronu, zarówno do zupy, jak i do spaghetti, to często tą ilość, którą gotowaliśmy, niestety ona nam się nie mieściła w tych durszlakach, które mieliśmy, no i trzeba było to odcedzać na raty. Ten jest bardzo duży, bardzo głęboki, ma również dwie takie stabilne rączki. Kosztował 49 zł i chciałam Wam powiedzieć, że po tym jak wyszliśmy z Ikei i poszliśmy do TK Maxa właśnie w Matarni, to okazało się, że w TK Maxie durszlak troszeczkę większy, również bardzo głęboki i wysoki, czerwony, był również za 49 zł i myślę, że gdybyśmy odwiedzili TK Maxa szybciej, co nam się rzadko zdarza, bo zawsze najpierw zaczynamy od Ikei, to na pewno kupilibyśmy tamten, ale mam nadzieję, że ten również dobrze sprawdzi się w barowej kuchni u nas. Następna rzecz, którą kupiliśmy, to jest zwykły koc, który kupiliśmy dla naszego psa. Już mamy chyba 2 czy 3 takie koce. 120 na 160, koszt około chyba 7 czy 8 zł. I mimo tego, że my te koce kupujemy dla psa do samochodu i w samochodzie zarówno jednym, jak i drugim nasz pies ma coś takiego, co zabezpiecza się o zagłówki pasażera, jak i kierowcy, ale również zagłówki z tyłu. I to jest taki materiał, tworzywo sztuczne, które zabezpiecza psa przed tym, aby nie wyleciał, że tak powiem brzydko, przy ostrym hamowaniu między siedzeniami właśnie pasażera, jak i kierowcy. No ale z racji tego, że to tworzywo jest naprawdę sztuczne, to stwierdziliśmy, że fajnie byłoby, żeby miał właśnie tam jakieś kocyki, no i te koce z Ikei zawsze świetnie się sprawdzają, dobrze się piorą, nic się z nimi nie dzieje, pies jest zadowolony, więc czego chcieć więcej. Kolejna rzecz to są oczywiście serwetki, których jest tutaj 50 sztuk, chyba kosztowały 7,90. Chyba tak. Pudrowy róż był oczywiście w różnych innych kolorach, z różnymi innymi wzorami, większe, mniejsze, jakie chcecie. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, jeśli chodzi o serwetki w Ikei, znajdzie jakieś idealne pod względem właśnie kolorystycznym, wielkością. Wybór jest naprawdę ogromny. Następna rzecz, którą kupiłam, to jest coś z tego działu takiego związanego z bezpieczeństwem. I to kosztowało 4,99 w tym klubie Ikei. To są plastry w trzech różnych wielkościach. 16, 14 i 10 sztuk. Ja je kupiłam z myślą o tym, aby również zabrać je do baru nad morze, bo bardzo często zdarza się tak, że rodzice przychodzą z dziećmi, które mają różnego rodzaju otarcia, no i wiecie, trzeba takiemu dziecku plasterek przykleić, a jak już widzą, że jest plasterek jeszcze z jakąś biedroneczką, sobą, czy też jakąś żmijką, nie wiem nawet co to jest, no nieważne, dżdżownicą chyba raczej, no to są już naprawdę bardzo szczęśliwe. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że teraz na pewno w Waszych głowach pojawia się pytanie, a czy my mamy w ogóle apteczkę? Słuchajcie, no mamy apteczkę i wyobraźcie sobie, kupiliśmy apteczkę taką naprawdę z prawdziwego zdarzenia, nie kosztowała mało,
A cóż się okazało po tym, jak ją otworzyliśmy, że w środku jest tak naprawdę wielkie nic. Więc ja po prostu zazwyczaj właśnie przed sezonem, kiedy otwieramy bar, takie plastry w Ikei czy też gdzie indziej kupuję, żeby właśnie mieć na zapas, żeby nie być zaskoczoną, kiedy ktoś będzie po prostu potrzebował pomocy właśnie w postaci takiego opatrunku. Następna rzecz, którą kupiłam i którą kupuję też za każdym razem, kiedy jestem w Ikei, to są woreczki strunowe. Istat. Ja mam akurat w wielkości litra i 0,4 litra, razem jest ich tutaj 60 sztuk, uważam, że są genialne. Są również w innych, dużo większych wariantach, jeśli chodzi o rozmiar. Gorąco Wam je polecam, one są naprawdę świetne do wielokrotnego użycia, nic się z nimi nie dzieje podczas zamrażania, przechowywania różnych produktów. Uważam, że są genialne, jak za tą cenę, to warto je kupić. Kupiłam również, słuchajcie, zegar, a raczej dwa zegary. Bo z racji tego, że te zegary, które były do tej pory sprzedawane w Ikei, to one były dość głośne i nawet ten zegar, który mamy tutaj w kuchni, który był kupiony, nie wiem, czy w Pepco, czy w Biedronce, on jest naprawdę bardzo głośny i zawsze jak składam dla Was filmy i mam film na słuchawkach, to słyszę te sykanie w momencie, kiedy ja nie mówię i to mnie tak drażni, słuchajcie, że ja sobie nawet nie zdawałam sprawy z tego, że kiedy nawet nagrywam jakieś rzeczy na Instastory, siedząc w pokoju, to te zegary wszystkie cykały tak głośno. Wiecie, normalnie kiedy wiecie, mieszkacie w domu, w mieszkaniu, macie taki zegar, gdzieś tam gra radio, gdzieś gra telewizor, to tego w ogóle nie słychać, ale jak jest cisza, to faktycznie to cykanie jest bardzo głośne. No i z racji tego, że pojawiły się nowe zegary w Ikei, znacznie mniejsze i co najważniejsze, nie cykające, no to kupiliśmy chyba dwa czy trzy, już teraz nie wiem. I one kosztują też coś około chyba 7 czy 8 zł i są troszeczkę mniejsze, uważam, że dużo ładniejsze niż te, które były poprzednio w sprzedaży. No i tak jak mówię, najważniejsze, że nie cykają. Następna rzecz, którą kupiłam również z tego działu, takiego klubu dla Ciebie, takiego właśnie z takimi rzeczami właśnie też ratunkowymi, chociaż to nie ma z pomocą i ratunkiem nic wspólnego, to jest taki różowo-pudrowy piórnik w czarne, takie nakrapiane groszki, zamykane na zameczek, 4,99 z kartą IKEA. Następna rzecz, którą kupiłam, oczywiście nie wyobrażam sobie być w Ikei i nie kupić świec, mimo tego, że mam ich mnóstwo i chowam już je po kątach. Natomiast wzięłam wariant taki wakacyjny, Somar 2018, limonka, mięta, piękny zapach, bardzo świeży, idealnie kojarzący się właśnie z wakacjami, ale troszeczkę mimo tej świeżości przebija się zapach takiej słodyczy i było mnóstwo innych świec właśnie w tym wariancie wakacyjnym. Nie mogłam się zdecydować, ale w końcu stanęło właśnie na nią i one kosztowały te właśnie duże świece 7,99, a te mniejsze były po 3,90. Kupiłam również miśka z myślą o Franku, którego bardzo często Wam pokazuję w moich vlogach, synka mojej serdecznej koleżanki Kamili. Pomyślałam sobie, że wezmę dla niej właśnie takiego misia z serduszkiem. Franek jest coraz większy, więc mam nadzieję, że ten miś przypadnie mu do gustu. Wzięliśmy również, słuchajcie, łopatkę do sera, bo my zawsze kupujemy ser w całości. Bardzo rzadko zdarza się, że kupujemy ser w plastrach. Natomiast mimo tego, że my taką łopatkę do sera Media Punkt, tak nazywa się ten sklep, tam kupiliśmy świetną, genialną, niezwykle ostrą łopatkę właśnie do sera, ale się zagadałam. Ale stwierdziliśmy, że gdyby na wszelki wypadek tamta dostała kiedyś jakiś nóg, nie daj Boże, to musimy mieć w zapasie i ta z IKEA jest również bardzo dobra. Trzy haczyki, nie wiem, koszt chyba 3-4 zł, przyklejane na taśmę dwustronną z tyłu, białe takie zwykłe haczyki. Następna rzecz to jest taki zestaw chochli, dużej takiej głębokiej łyżki oraz takiego, no właśnie, jak to się nazywa, mam straszny problem, jeśli chodzi o nazywanie rzeczy do kuchni. Kupiliśmy to z myślą o moich rodzicach, bo po tym jak ostatnio mój brat z rodziną na długi weekend był u moich rodziców, to okazało się, że w całym domu nie można znaleźć właśnie chochelki do zupy. I gdybym Wam powiedziała, pokazała chochelkę, którą była ta zupa nakładana, no to naprawdę
wstyd na sali, więc stwierdziliśmy, że kupujemy dla nich taki zestaw. Na pewno się przyda, on jest taki troszeczkę lepszy, bo tutaj są te końcówki metalowe. Wszystkie rzeczy postaram się Wam podlinkować pod filmikiem razem z cenami. I również kolejna rzecz do kuchni, tym razem kupiona w TK Maxie. Brooklyn Rose Gold to jest akcesoria kuchenne, które kosztowało wcześniej 24 zł, chociaż widzę pod spodem cenę 66, było przecenione na 16,99 i to jest taki ubijak do ziemniaczków z bardzo mocnego, twardego plastiku, z tutaj z takim zaczepem z tyłu, więc mam nadzieję, że się sprawdzi. Co Wam mam jeszcze do pokazania? Oczywiście nie byłabym sobą, gdybym nie kupiła słomek królek. Te były już w ofercie na jakby koniec serii, o tak, chciałam powiedzieć, na do widzenia, jak to bywa w Rossmanie. I nie, naprawdę bardzo żałuję, że nie wzięłam kilku opakowań, dlatego że to są słomki rurki w moich ukochanych kolorach, jeśli chodzi o IKEA. Tutaj jest ich 100 sztuk, a koszt był jakiś naprawdę niewielki. No i tych też było bardzo mało, więc też obawiam się, że w najbliższym czasie mogą być jako końcówka serii. Też tutaj jest 100 sztuk, te kolory są bardziej takie stonowane, natomiast te są iście wakacyjne, uwielbiam je, bardzo często z nich korzystam. I mimo tego, że mam tam gdzieś, wiecie, schowane kilka opakowań, na później to jednak wiecie, jak to jest, za grosze, kiedy kupujemy takie rzeczy, które nas cieszą, to warto gdzieś tam je kupić, schować, żeby nikogo nie denerwowały, a nas cieszyły. I słuchajcie, przedostatnie dwie rzeczy, które chciałabym Wam pokazać. Tak wygląda to, jak jest zapakowane. Ja Wam zresztą to na moim ostatnim filmiku właśnie z IKEA pokazywałam. A to jest nic innego jak stojak pod komórkę. I ja to kupiłam z myślą o mojej chrześnicy Zuzi, którą też mogliście zobaczyć w filmiku z majówki. Ona to zobaczyła u mnie i powiedziała, że bardzo by chciała coś takiego dostać. Stojak na komórkę, który mieści zarówno Samsunga, jak i iPhone'a. Tego nie najnowszego, ale tego chyba poprzedniego, czyli 8. Nawet nie wiem, bo nawet nie wiem, jakiego iPhone'a ma Zuśka. Natomiast ona sprawdzała u mnie i on faktycznie się wchodził. Słuchajcie, ta podstawka ma dwa wyżłobienia. Jedno tutaj na górze i jedno na dole. No tym na dole akurat Samsung u mnie nie wchodzi, natomiast ja no, korzystam tylko z tego szerszego wariantu. To, co jest bardzo fajne w tym wyżłobieniu, to to, że to jest jakby wyściełane takim delikatnym, dość miękkim filczykiem, więc ten telefon nam się też nie rysuje. No i z racji tego, że ja nie korzystam z tego węższego rowka, to podkleiłam sobie ten stojak filcem. Ja zresztą wszystko podklejam filcem. Doniczki, różnego rodzaju osłonki. Nie lubię, jak mi po prostu coś rysuje powierzchnię, zarówno na parapetach, czy też wiecie, tutaj na szafkach, czy też na blacie w kuchni, więc ja sobie to podklejam, mimo tego, że powierzchnia jest bardzo gładka. No i powiem Wam szczerze, że ja dosyć często z tego korzystam, między innymi rano, kiedy się maluję i oglądam na przykład dziewczyny na Instastory, czy też filmiki na YouTubie. Telefon nigdzie nie ucieka, bardzo fajnie sobie stoi i no, myślę, że to jest fajny gadżet, kosztował 9,90. Słuchajcie, i ostatnia rzecz, którą chciałam kupić już chyba będąc ostatnim razem w IKEA. To jest z takiego działu chyba piknikowego, który dość niedawno, bo na początku wiosny się pojawił. Kubeczki, talerzyki, sztućce i właśnie miseczki są jakby w tym całym komplecie. Wszystko oczywiście kupujemy osobno i ja skusiłam się w końcu na te miseczki, których jest tutaj 6 sztuk, są w 3 kolorach, dwie różowe miseczki, dwie szare i dwie miętowe, za koszt chyba 12 czy 13 zł. Wiecie, troszeczkę pokryją, mogę Wam to chyba tak powiedzieć teraz, trochę pokryją, wrzuciłam je do torby, bo pomyślałam sobie, że mimo tego, że tych miseczek naprawdę, tych pojemniczków plastikowych w domu mamy naprawdę tak bardzo dużo, to no nie byłabym sobą, gdybym ich nie kupiła, między innymi ze względu na kolor, ale również ze względu na to, że ten plastik jest naprawdę genialny i myślę sobie, że to jest miseczka na bardzo wiele lat, to jest może za dużo powiedziane, ale naprawdę może nam to długo posłużyć właśnie na pikniku, na jakimś grillu. No i słuchajcie, 6 takich miseczek, jak powiedziałam, kosztowało 12 chyba czy 13 zł. Bardzo się cieszę, że je mam.
no, bardzo ładnie wyglądają i mam nadzieję, że będą mi równie dobrze służyć. Z kolejnych rzeczy, które kupiliśmy, a których już nie mam, to były sztuczne kwiaty, które powędrowały na groby. Ja postaram się Wam wrzucić przebitki tych kwiatów, które kupiliśmy. Dwa kwiatki w doniczce i chyba dwa czy trzy cięte, takie bardzo długie. Natomiast co chciałam Wam powiedzieć, to to, że one w tym czasie, kiedy my byliśmy, były na jakiejś promocji, też chyba 15 czy 20% z klubu, z kartą klubu IKEA. Ale nie wszystkie, słuchajcie, nie wszystkie, bo normalnie takie sztuczne kwiatki kosztują coś około 40 zł, a te, które my kupiliśmy, one były po 16, więc cena była bardzo dobra, razem z doniczką, wiecie. To, co mi się podoba w tych sztucznych kwiatach w Ikei, to to, że one naprawdę wyglądają na naturalne, chociaż wiadomo, że nie są naturalne, ale jednak nie wyglądają tandetnie i czasem warto kupić może takiego kwiatka, jeśli nie mamy na przykład ręki do kwiatów i mieć coś ładniejszego, może troszeczkę droższego, ale jednak zawsze to będzie fajnie wyglądać. Także moi drodzy, to by było wszystko, co chciałam Wam pokazać z moich niewielkich zakupów z Ikei. Jeśli Wam się filmik spodobał, zostawcie kciuka do góry. Będzie mi również bardzo miło, jak zostawicie komentarz pod filmikiem. A dzisiaj się już serdecznie z Wami żegnam i oczywiście zapraszam Was do moich kolejnych filmików. Pozdrawiam!